się wybryskam. Nie czują, nie? Potwierdzeniem tego, że po prostu wiadomo było, że zawsze będziecie razem, jest początek waszej znajomości, co dzisiaj zostało już wspomniane, ale też chciałam o tym wspomnieć już teraz. Większość z was wie, ale Klawio z Rafim, jak pierwszy raz się spotkali, to pewnie nawet nie spodziewali się tego, że spotkają się jeszcze kolejny raz, a co to mówić, że za 10 lat będą po prostu brać ślub. A dzisiaj siedzimy na ich weselu, także jak inaczej nazwać ich miłość niż nieprzeznaczenie? Zapewniam was wszystkich, że jest to idealne połączenie. I Klaudia, wybrałaś mega faceta na męża. Super ekstra, mam szwagra. Ty, Raf, wiesz, że będziesz miał idealną żonkę. Ja, Rafał, biorę cię do kroju za żonę. Ślubują ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż. Tak mi dopomóż. Panie Boże Wszechmogący. Panie Boże Wszechmogący. Trójcy jedyny. W Trójcy jedyny. I wszyscy święci. I wszyscy święci. Klaudia, Szprotka. Ta osoba, których najbliższych kocha całym swoim sercem i dla Rafiego zrobiłaby dosłownie wszystko. Jest wpatrzona w niego jak w obrazek, dlatego też jestem święcie przekonany, iż mój najlepszy przyjaciel będzie przy niej szczęśliwy. Odkąd pamiętam, był niezłym jajcarzem. Nasze relacje zmieniły się od początku studiów i pierwszej wspólnej libacji w akademiku. Od tego momentu do dnia dzisiejszego przeżyliśmy z Rafim wiele chwil, które tylko utwierdziły mnie, iż zawsze możemy na sobie polegać. Osobiście nie znam drugiego takiego człowieka, któremu mógłbym zaufać tak jak Rafałowi. Ona lubi jego płyty, on lubi jego kończyki. Kto z was jest większym łakomczuchem? Jest zgoda, proszę państwa. Tyle wiemy. Dobra, to dawaj to, proszę pana. No nie, no... Pijemy po kościele. No chcę go tu położyć. A.